Nazywam się Nadia Kurciewa i jestem ekspertką do spraw zatrudnienia w Departamencie Pracy Konfederacji Lewiatan. Pracownik zatrudniony w Polsce legalnie ma pewniejsze warunki zatrudnienia, nie może zostać z dnia na dzień zwolniony i w związku z tym, że od jego wynagrodzenia są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, może też liczyć na ochronę socjalną. Pracodawca z kolei, jeśli zatrudnia swoich pracowników legalnie, to może uniknąć dotkliwych kar finansowych. Jeśli chodzi o ryzyka związane z nielegalnym wykonywaniem pracy, to przede wszystkim taki pracownik może zostać bez żadnego wynagrodzenia albo z dnia na dzień może zostać zwolniony przez pracodawcę bez podawania żadnej przyczyny i zostać bez żadnego źródła dochodów. Poza tym cudzoziemiec wykonujący pracę nielegalnie w Polsce może zostać ukarany finansowo. Konfederacja Lewiatan w swoich działaniach przede wszystkim stara się podnosić świadomość na temat występujących nadużyć. Staramy się promować legalne zatrudnienie nie tylko wśród naszych zrzeszonych firm, ale również wśród pracowników, w tym wśród cudzoziemców. Jeśli chodzi o szukanie ofert pracy, to najlepiej jest sprawdzać oficjalne strony internetowe danej firmy, bądź też posługiwać się różnymi portalami, gdzie są zamieszczane różne oferty od różnych pracodawców. Warto też pamiętać, że każdą firmę tak naprawdę możemy sprawdzić, chociażby na stronie KRS-u, bądź też możemy sprawdzić Agencję Pracy, to jest odrębny rejestr, natomiast wszystkie te dane są zamieszczane w internecie, i każdy cudzoziemiec przed podjęciem zatrudnienia może zweryfikować, czy to jest sprawdzona firma. Jeśli chcemy sprawdzić, czy pracodawca zatrudnia nas legalnie i odprowadza od naszego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne, wystarczy wejść na stronę ZUS.pl. Osoby posiadające profil zaufany bądź podpis kwalifikowany mogą tam sprawdzić, czy w ciągu 7 dni od zatrudnienia pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych. Problem nielegalnego zatrudnienia bardzo często dotyczy takich prac związanych z naprawą, remontem, usługami transportowymi, opieką nad dziećmi bądź osobami starszymi, bądź też pracę w hotelarstwie i gastronomii. Jeśli podejrzewamy, że pracodawca jednak nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i na przykład nie zgłasza nas do ubezpieczeń społecznych, warto przede wszystkim poprosić pracodawcę o potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Jeśli pracodawca nie chce tego zrobić, to oznacza, że zatrudnia nas nielegalnie i warto takie zachowanie zgłaszać do organów kontrolujących. Mówię tutaj przede wszystkim o Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywizacja zawodowa migrantów nie jest możliwa bez pracodawców. Jako organizacja reprezentująca pracodawców wspieramy IOM właśnie w działaniach związanych z aktywizacją zawodową migrantów, umożliwiając im kontakt z pracodawcami zrzeszonymi w naszej organizacji, którzy zatrudniają migrantów legalnie.